Ze sporymi zmianami w organizacji ruchu muszą liczyć się mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przy okazji 1 listopada. Działania pod kryptonimem Wszystkich Świętych Śląska Policja prowadzi do 2 listopada włącznie, a tylko w miniony weekend na drogach województwa odnotowano ponad 400 kolizji i 17 wypadków. Zginęły 2 osoby. Dlatego policja przypomina, że patroli w tych dniach będzie znacznie więcej. Policjanci skupiają się głównie na pomocy i na udrażnianiu głównych ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza w pobliżu nekropolii, więc najbliższe kolejne 3 dni to wzmocnienie jeszcze bardziej ilości funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego w okolicach nekropolii, a policja apeluje, aby nie jeździć na pamięć, aby stosować się do nowych oznakowań, które są wprowadzone objazdów na czas właśnie Wszystkich Świętych. W miejscach najbardziej obleganych przy cmentarzach stanęło wiele znaków zakazu wjazdu czy zatrzymywania pojazdu. Miasta i gminy wyznaczyły również specjalne strefy parkowania, aby uniknąć tworzenia się zatorów drogowych. Zarząd Transportu Metropolitalnego zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej, która 1 listopada jest całkowicie darmowa. Możemy korzystać z tramwajów, autobusów, trolejbusów na obszarze 56 miast i gmin bezpłatnie. Ponadto uruchomiliśmy 16 linii specjalnych linii cmentarnych. Można nimi dojechać w okolice cmentarzy, m.in. w Katowicach, w Chorzowie, w Rudzie Śląskiej, w Knurowie czy w Czeladzi. Także tym bardziej zachęcamy pasażerów, żeby przesiąść się do komunikacji miejskiej, bo dojedziemy w okolice cmentarzy bezpłatnie i nie będziemy musieli denerwować się, szukając na przykład miejsc parkingowych. Ze wszystkimi szczegółowymi informacjami dotyczącymi objazdów, zakazów kursowania linii komunikacji miejskiej czy zamknięcia ruchu mieszkańcy mogą zapoznać się na stronach internetowych poszczególnych miast i gmin, a także komend miejskich policji. Sporo zmian w organizacji ruchu już dziś obowiązuje na przykład w Katowicach. Na przykład w rejonie cmentarza przy ulicy Sienkiewicza trzeba liczyć się z tym, że od ulicy Powstańców ta ulica będzie zamknięta dla ruchu. W rejonie ulicy Damrota od ulicy Powstańców do ulicy Przemysłowej także ten fragment będzie zamknięty. Proponujemy zostawianie swoich samochodów w rejonie parkingu przy placu Sejmu Śląskiego. Też fragment ulicy Brackiej będzie zawężony. A to tylko część z wielu obowiązujących już dziś zmian. Miasta przypominają, że w dniu, kiedy mieszkańcy tłumnie będą odwiedzać groby bliskich, ruchem może kierować policja, a Straż Miejska będzie prowadziła więcej patroli.